Nasze drogi musiały się skrzyżować. Orkiestra przestała grać i stanęli w środku ringu. Drucki klaskał wraz z innymi i znowu zaczęli tańczyć. Tak, przerywanym głosem powiedziała Alicja Naturalnie, po to się skrzyżowały, bym mogła pana obdarzyć wrażeniem, jakiego pan jeszcze nie miał. Moja, moja. Wpił się oczyma w jej oczy. Nie, potrząsnęła głową, nie pana. Musisz. Nie, właśnie chcę, bym była tą jedyną kobietą, obok której pan przejść musi, chociaż nie chce. Niech pani mnie nie drażni ściągnął brwi drucki. Bo? Bo nie należę do tych, z którymi można to robić bezkarnie. Urodzony zwycięzca, zapytała prawie ironicznie. Pogromca? Tak, po stokroć tak. I nie ujdzie mi pani. Sama to pani wie. Musisz, musisz. Przecież widział jej wspaniałe oczy i ich zachwyt. I pożądanie. Musisz. Zaśmiała się. Żałuję bardzo, ale nie uważam, bym musiała. A jednak pani dziś przyszła, jednak tańczy pani ze mną, jednak pociągam panią mocniej niż inni niż tysiące innych. Niech pani nie kłamie. Pani wie, że nie potrafi. Orkiestra umilkła. Przy wyjściu z ringu zapanował tłok. Posuwali się zwolna i tak znaleźli się obok stolika Brunickiego. Profesor siedział sam. Widocznie kazia poszła się przebrać. A raczej rozebrać do swego tańca. Niespodziewanie dla druckiego Alicja przystanęła i z uśmiechem skłoniła się profesorowi. Ten, nie wiedząc, co ma zrobić, zerwał się i również ukłonił. Pan profesor mnie nie poznaje, swobodnie powiedziała Alicja. Jestem dawną pańską słuchaczką. W kącie sali powstał jakiś krzyk i tumult. Do druckiego przecisnął się kelner i gwałtownie żądał jego interwencji. Cóż miał robić? Awantura w kącie wzmagała się. Przepraszamy państwa na jedną sekundę, zawołał. Drogi Karolu, może będziesz tak dobry i odprowadzisz panią do loży. Ależ naturalnie, zgodziła się Alicja. Niech pan idzie. Pan profesor nie przypomina mnie sobie. A ja winnam mu wdzięczność. I to dwukrotnie. Istotnie, nie przypominam, tłumaczył się Brunicki. Nazywam się Hornowa. Pan profesor niedawno był tak uprzejmy, że udzielił informacji o moim nieszczęsnym mężu, Pawle. Aha. Tak, tak. Przypominam sobie. Tak. Biedak. A drugi tytuł do mojej wdzięczności. Ciągnęła Alicja. To pańskie piękne wykłady, które tak wzbogaciły mój umysł. O, to już dawne czasy. Pan profesor może sobie przypomni, gdy mu powiem swoje ówczesne, paniańskie nazwisko, Żeraniska. Aha, uprzejmie skłonił się. Profesor, no, oczywiście, panna. Żeraniska. Naturalnie pamiętam. W rzeczywistości nie pamiętał wcale. Odprowadził Alicję i wracając na dół, nagle przystanął? Żelaniska. No, tak, żelaniska. Nie miał pamięci do nazwisk, ale to przecież z jakiegoś powodu musiało mu się wgryźć w pamięć. Żeraniska. Gdy zajął miejsce przy swoim stoliku, seniorita Fiametta już tańczyła a w loży na górze ujrzał Druckiego. Brunicki kazał sobie podać jeszcze jeden koktajl i zanurzając w nim słomkę znowu się zastanowił. Żera niska? Drucki siedział przy Alicji milczący. Cóż, zapytała, nie zaaranżuje pan dziś zabawy. Owszem. Coś nowego? Nie. Koty. Alicja przymrużyła oczy. Jest pan lakoniczny. Pani woli gadatliwość. Dyrektorze, przechylił się do nich mecenas Łęczycki. Robicie państwo wrażenie, jakbyście się pokłócili czy co u licha. Dajcie spokój. Przeciwnie, mecenasie, błysnął oczyma Drudzki, pogodziliśmy się. Alicja podniosła kieliszek. Wypijmy. Pan Winkler pogodził się z losem. Wypijmy, ostrzegawczym tonem powiedział Drucki. Pani Alicja, bogini losu, sama się z nim nie pogodzi. Nic nie rozumiem, oświadczył Łęczycki. Ja też uciął Drucki i wstał. Pan odchodzi? Zapytała Alicja. Nie. Broń Boże. Tylko wychodzę, położył akcent na ostatnie słowo. Nie wiem, czy panu dzisiaj udadzą się koty? Dlaczego? Miałam wrażenie, że stracił pan humor. Drucki zatrzymał się. Pani, jako dziecko, musiała przepadać za zabawkami, a raczej za psuciem ich. Potrząsnęła głową. Nigdy nie lubiłam zabawek i dlatego właśnie je psułam. Lekceważyłam zabawki. Dziękuję pani, skłonił się z ironicznym uśmiechem. Nie pan powinien dziękować, powiedziała lekko podrażnionym tonem. Więc nie uważam mnie pani za. Niech pan już idzie przerwała. Publiczność zacznie się nudzić. Spojrzał na nią i z wyrzutem zapytał, jeszcze jedno. Pozwoli mi pani odprowadzić ją do domu? Proszę, odparła bez wahania. Zbiegł ze schodów. Jego zjawienie się w środku ringu sala przyjęła hucznymi brawami. Mówił. Alicja oparła głowę o framugeloży i słuchała. Oczywiście, był zawsze ten sam. Z każdej nuty jego niskiego głosu. Z każdego ruchu bił żywioł. Nieodparty żywioł. Przyroda zakleła w tym człowieku jedną ze swych najbardziej tajemniczych sił – życie. Bije z niego jak gejzer. Ogarnia, zatapia. Powiodła oczami po sali. Kobiety. Ich wzrok nie wymagał klucza do odczytania treści pragnień. Brał je. Co by to było? Gdyby nagle jakąś mocą zniweczyć u ludzi wszystkie ośrodki hamujące, wzgląd na przyzwoitość, na cnotę, na moralność, na jutro. Co by one wszystkie zrobiły? Alicja przymknęła oczy. Tak, oto biegną ku niemu, otaczają gęstą, drgającą masą ciał, prężących się pożądaniem. Setki ramion splątują się w sieć, setki piersi rzęzi pragnieniem, chłoną go swoją kobiecością. Natura układa je w ofiarny stos przed tym mężczyzną, podświadoma potęga zachowania gatunku, prawo doboru naturalnego. Wybierają właśnie tego samca, bo jest najbardziej męski. Selekcja. Instynkt wszechwiedzący zmusza je, te swoje ślepe narzędzia, do szukania w nim ojca i ich potomstwa. A ona sama, Alicja drgnęła. Przeraźliwe, miał u Rozległo się wśród ciszy. Drugie, trzecie, dziesiąte. Nizały się na dyskretną melodię orkiestry namiętnym wołaniem. Miau, miału. Przetarła czoło i nalała sobie wina. Mecenas Łęczycki miauczał z pasją. Jego ochrypły od alkoholu głos drażnił nieznośnie. Drucki na dole z powagą dyrygował. Profesor Brunicki, splutówszy ręce na piersiach, śmiał się, jego binokle nieco się przekrzywiły, nadając mu tragikomiczny wygląd. Mecenasie, pociągnęła go za rękaw, niechże pan da spokój. A bo co? Oderwał się od parapetu. Dosyć. Wydobywa pan z siebie tony lwa, ale dosyć. Wspaniała zabawa, pyszna. Niech pan mi lepiej przysunie kawę. Tymczasem orkiestra po burzliwych brawach zagrała jakiegoś Foksa i Drucki zjawił się na górze. Niech pan nie siada, powstrzymała go Alicja. Idziemy, odpowiedział uśmiechem. Łęczycki uregulował rachunek i zeszli do westybulu. I moje futro, kiwnął Drucki. Pan dyrektor wychodzi. Podbiegł zdumiony kasjer. Tak, ale wkrótce wracam. Niech pan czeka na mnie z kasą. Hrabiemu Posznickiemu z czwartej loży można rachunek zapisać. Do widzenia. Uszanowanie panu dyrektorowi. Na dworze uderzył ich ciepły powiew wiatru. Ulica była sucha, wysoko na niebie lśnił księżyc. Pójdziemy pieszo orzekła Alicja. Co? Przeraził się mecenas. Ja pójdę pieszo, a pan Winkler mnie odprowadzi. Pan, mecenasie, oczywiście jedzie do domu. Dobrej nocy! podała mu rękę. Mecenas widocznie przyzwyczajony był do bezapelacyjnych postanowień Alicji, gdyż nie oponował. Wsiadł do najbliższego auta i, mijając ich, Powiewał swoim melonikiem: Zauważyła pani, że wiosna daje się odczuć nie tylko wzrostem temperatury? Tak, w powietrzu jest jakaś miękkość powiedziała swobodnie. Nie mówiłem o zewnętrznych, o zachodzących zewnątrz nas zmianach w naturze uśmiechnął się. Alicja spojrzała na nieprzejlotnie. Czy pan jest takim barometrem? Bo ja wiem, w danym wypadku może to być niepewne. Co? Że wiosna idzie. Dlaczego? Wystarczy, jeżeli pan spojrzy na kalendarz. Mówiła pani o barometrze. Otóż, jako żeglarz, włóczęga i w ogóle człowiek dobrze obznajomiony z kompasem, wiem, że ten przyrząd nie zawsze wskazuje północ. Czasem strzałka zwraca się ku najbliższemu przedmiotowi metalowemu. Alicja zaśmiała się. Barometr też się myli? Wszystko możliwe. No, to jest bardzo zły barometr, jeżeli we mnie przeczuwa wiosnę. Mam, proszę pana, 29 lat. Bliżej do jesieni. Nie zaprzeczył, jesieni jest okresem zamierania wiosny. Która wyżyła się w lecie. A panią wiosna zawładnęła To nic, że ją pani opancerza. Wie pan co, znałam panny, które do lat siedemdziesięciu ustrzegły swojej wiosny. Nie przekonał mnie pan. W nich wiosna jest, tylko zsiadła się, jak kwaśne mleko. Ale przecież jest Oryginalne ma pan poglądy. To nie są moje podlądy. Proszę pani, tak zdawało mi się w tej chwili, możliwe, że jest zupełnie inaczej. Skręcili w Mokotowską i szli w milczeniu. Dlaczego mnie pan chciał odprowadzić? Bo dobrze mi z panią tak, jak i pani dobrze jest ze mną. Nie odpowiedziała. Gdyby teraz pozwoliła sobie na jedno słowo, nie umiałaby powiedzieć innego niż to, które oddawałoby ją w niewolę. Alicja umiała panować nad wrażeniami chwili. Doskonale zdawała sobie sprawę, że obok tego człowieka nie mogłaby utrzymać swojej niezależności. Nie wiedziała jeszcze dobrze, dlaczego odczuwa w nim pierwiastek jakby przyrodzonej władzy, władzy podświadomej, lecz nie mniej zaborczej, jednak wiedziała, że nią nie owładnie. Szedł obok, zamyślony i spokojny. Pan jest niepodobny do wielu swoich rodaków. Ameryka nie zdołała wywrzeć na panu swego okropnego, standardowego piętna. Jestem z całego świata, powiedział przed siebie. Dużo pan podróżował? Dużo. No, niechże pan coś o tym powie, zawołała niecierpliwie. Nie. I panią, i mnie teraz inne sprawy zajmują. Chyba nie zależy pani, bym ją bawił? Nie. Pani jest prokuratorem. Pod prokuratorem. Dlaczego pani tak przykry zawód obrała? Zależy panu na odpowiedzi? Tak. Więc. Zemsty. Zemsty? Na kim pani się mści? Na sobie. Zresztą, czy to nie wszystko jedno? Wymagałoby to długich komentarzy. Dobrze. Opowiem mi to pani jutro. Ani jutro, ani pojutrze. Nigdy. Nie zobaczymy się więcej. Spojrzał na nią surowo. Nieprawda, powiedział twardo. Alicji serce uderzyło mocniej. Oczywiście. Nieprawda. Zobaczą się jutro, pojutrze i następnego dnia i co dzień. Prawda, odezwała się spokojnie, nie przyjdę więcej do Argentyny. Ależ to nonsens, oburzył się. Przecież pani sama będzie tego żałowała. Odwróciła głowę. Czyż nie, czyż nie? nalegał. To jest obojętne, powiedziała zimno. Nagłym ruchem chwycił ją pod rękę. Nie zrobi pani tego, nie wolno pani ani wobec mnie, ani wobec siebie. Ściskał tak mocno jej rękę, że uczuła bóli i powiedziała stanowczo. Proszę, niech pan mnie puści. Opamiętał się. Na wschodzie niebo szarzało. Dochodzili właśnie do Politechniki. Nie będę widywała pana, zaczęła Alicja, kierując się pobudkami wyłącznie egoistycznymi. Powiemy panu szczerze. Uwaga, krzyknęła nagle i odskoczyła na środek ulicy. Było już jednak za późno. Ciężka, żelazna laska spadła na jego głowę. Skulona czarna postać rzuciła mu się z tyłu pod nogi. Z przodu otrzymał silne uderzenie pięścią między oczy i nie minęła sekunda, a leżał na chodniku. Trzeci drap przystawił Alicji długi nóż do piersi. Tylko cichutko, sikorko, cichutko, bo tak pomacam, że no. Alicja nie krzyknęła. Widziała, że Winkler leży nieruchomo. Dwie postacie nad nim czujnie wyprostowane nasłuchiwały. No, jazda. Ostrym szeptem zawołał drap, stojący przy niej, zabierać frajerowi forse, Taka wasza mać. Na co czekacie? Jazda. Obaj tamci pochylili się nad leżącym i nagle stała się rzecz dziwna. Jeden z nich wyleciał ogromnym łukiem w górę i grzmotnął ojezdnie, jak wór z piaskiem. W tejże chwili drugi wywinął nogami kozła w powietrzu i znalazł się na ziemi obok Winklera. Sekunda i zerwał się, lecz trzymany w pasie przez Winklera. Opryszek z nożem, pilnujący dotychczas Alicji. Jednym susem dopadł ich. Uwaga! Krzyknęła Alicja i odetknęła, widząc, że Winkler zorientował się i zasłonił przed ciosem trzymanym w ramionach drabem. Przylotnie rzuciła okiem na trzeciego. Ten dźwignął się z trudem i pełzł na czworakach w stronę parkanu placu wyścigowego. Na jezdni pozostała laska. Nie namyślając się, porwała ją i zamierzywszy się oburącz, chciała uderzyć tego, który właśnie usiłował dotrzeć nożem do ramienia Winklera. Pewna była ciosu, jednakże zaszło coś niespodziewanego. Winkler rzucił trzymanego w objęciach draba na jego towarzysza i cios żelaznej laski ugodził w rękę trzymającą nóż. Napastnicy porwali się z ziemi i zaczęli uciekać. Spojrzała na Winklera. Śmiał się. Strasznie dawno nie miałem nic w tym rodzaju. W jego głosie zadźwięczała jakby ulga. Po twarzy spływała mu krew. Kołnierz futra zwisał żałośnie, prawie zupełnie urwany. Uważnie obejrzała laskę i rzuciła ją na chodnik. Że też nikt nie nadszedł, powiedziała spokojnie, otrzepując rękawiczki. Drucki ocierał chusteczką krew. Owszem, zaprzeczył. Widziałem dwóch przechodniów w wylocie ulicy Śniadeckich, ale widocznie woleli nie wtrącać się do nie swoich spraw. Torebki pani nie zrabowali? Nie. Chodźmy zatem. Szli w milczeniu. Alicja sama nie była tchórzem. też, jeżeli jej tak bardzo ten Winkler zaimponował, to nie odwagą, lecz swą niesłychaną przytomnością umysłu, no i zręcznością. Jego mózg, zmysły i mięśnie znajdować się musiały od lat w zażyłej współpracy. Działały tak sprawnie i tak błyskawicznie. Nie uważa pani, przerwał jej rozmyślania, że należałoby jednak dać znać policji? Oczywiście. Zatelefonuję z domu. W tej dzielnicy dotychczas podobne napady nie zdarzały się myślę, że się nie powtórzą. Czy pan przypuszcza, że specjalnie chodziło o napad na pana? Skądże zaśmiał się z nikim nie mam tu żadnych porachunków. A większych sum przy sobie nie noszę. Poza tym, gdyby ci biedacy wiedzieli, z kim będą mieli do czynienia, błysnął ku niej oczyma, przypuszczam, że dobraliby jeszcze sobie dwóch, trzech towarzyszy. Tak, powiedziała, ładnie pan to zrobił. Tu mieszkam. Wejdzie pan do mnie na górę, przemyje panu ranę. Dobrze. Poprawił kołnierz. Widzi pani, Uśmiechnął się, gdy minęli zaspanego stróża, wbrew wszystkiemu przecież będę u pani. Proszę zachowywać się cicho, odpowiedziała, wpuszczając go do przedpokoju. Niech pan zdejmie futro. Zapaliła światło i spostrzegła bladość jego twarzy. Co panu? Przestraszyła się. Nie, nic, tylko może pani pomogłaby mi zdjąć. Coś w karku. Trudno mi lewą ręką. Zaraz. Ostrożnie ściągnęła z niego futro. Całe wewnątrz zalane było krwią. Nad lewym ramieniem nóż przebił frak i tędy się sączyła. Trzeba było zdjąć frak, kołnierzyk, kamizelkę i koszulę. Przeprowadziła go do łazienki. Pomogła się rozebrać. Przyniosła bandaż i jodynę. Rana nie sięgała, na szczęście, zbyt głęboko, lecz była szeroka i bolesna. O wiele bardziej niepokoiła się o tę nadskronią. Tu skóra była starta od uderzenia na przestrzeni kilku centymetrów, lecz mogła być uszkodzona i czaszka. Tu boli? pytała, naciskając okolice rany końcami palców. A tu? A tu? Nie, nie boli. Trochę mi szumi we łbie, ale głowę mam twardą. Obandażuję panu głowę? Nie. Dziękuję. Krew nie idzie, to i dobrze. Może kieliszek koniaku? Dziękuję pani. Proszę mi tylko pozwolić chwilę posiedzieć. Może położyłby się pan. Broń Boże, krzątała się chwilę, Uprzątając pokrwawione kawałki waty i myjąc ręce, potem usiadła naprzeciw niego na brzegu wanny. Teraz dopiero przyszło jej na myśl, że oto on jest tutaj z obandażowanym torsem, z muskularnymi ramionami, że przed chwilą dotykała jego nagiej skóry, brązowej, gładkiej i lśniącej. Jakże wspaniale sklepiona pierś I szyja smukła, a mocna jak dąb. Miał oczy przymknięte i pół uśmiech na ustach. I czemu, czemu? Teraz nie powie jej. Położę się, a ty mnie pielęgnuj. Klęknij przy łóżku. Zostanę tu z tobą i tylko dla ciebie. Wyłącznie. W niezasłonięte okno uderzył pierwszy promień różowawy i żółtawy. Otworzył oczy i wstał. Przepraszam panią. Ubiorę się. Pomogę panu. Dziękuję. Dam sobie radę. Bardzo dziękuję. Cóż znowu? Chyba się pan nie wstydzi. Wstydzę się odpowiedział z uśmiechem. Ale niechże pan da spokój. Jestem tylko samarytanką pomogła mu się ubrać w koszulę, która tymczasem obeschła, jednak w końcu musiała zostawić go samego, gdyż i dolną część koszuli należało ulokować na odpowiednim miejscu. Tymczasem kilkoma szpilkami przypięła kołnierz do futra. Koniecznie musi pan wezwać lekarza, powiedziała, gdy wyszedł do przedpokoju. Dobrze, ale ja panią też o coś poproszę. Niech pani zostawi mnie zawiadomienie policji. Wolałbym, by nazwisko pani nie było w to wmieszane. Ależ dlaczego? Ze względu na pani stanowisko i na porę, o której nas napadnięto. Jak pan chce. Więc dobrze? Dziękuję pani i do widzenia. Do jutra. Nie. Gdybym temu nie miał wierzyć, nie wyszedłbym stąd w ogóle. Uwierzy pan wtedy, gdy już pan wyjdzie. Potrząsnął głową, cyknął z bólu, roześmiał się, pocałował ją w rękę i wyszedł. Alicja oparła się ramieniem o drzwi i zacisnęła palce. Słyszała jego kroki na schodach. Czemu nie wraca? Boże, czemu nie wraca? Omal nie sięgnęła ręką do zatrzasku, by wybiec za nim, by krzyknąć. Pohamowała się. Przypomniała sobie nagle pewną głupią scenę z filmu, gdzie naiwna dziewczyna stoi przy drzwiach, wsłuchując się w kroki odchodzącego. To wystarczyło do przytomnienia. Założyła łańcuch i zgasiła światło. Nie położy się spać, już późno. Wzięła kąpiel. Ubrała się w suknię biurową i zabrała się do przeglądania akt sprawy Shermana o przemyt tytoniu. Tak zastała ją Józefowa, która przyszła ze śniadaniem. Czy panna Julka już obudzona? Zapytała Alicja. Już się myję, proszę pani. To dobrze. Śniadanie zjadły razem. Źle dziś wyglądasz. Alu, mówiła Julka. Oczy masz smutne i jesteś blada. Nic mi nie jest, kochanie. No, ale na ciebie czas. Odwiozę cię do szkoły. Julka bardzo chciała zapytać, co się dzieje z doktorkiem, lecz intuicja jej mówiła, że lepiej tego tematu nie poruszać. Alicja odwiozła ją taksówką do gimnazjum i kwadrans po ósmej była już w sądzie. Miała tego dnia masę roboty i nadobitek konferencja u prokuratora Martynowicza. Pomimo to nie mogła pozbyć się myśli o Winklerze. Wypada jednak dowiedzieć się o jego zdrowie. Wreszcie koło czwartej zadzwoniła do Argentyny. Jakiś męski głos poinformował ją, że pan dyrektor nigdy o tej porze nie bywa, natomiast może jest u siebie w Bristolu. Tu w centrali powiedziano jej, że owszem, Pan Winkler jest w swoim pokoju i połączono. Odezwał się wesoły głos kobiecy. Może to pomyłka? Czy to numer pana dyrektora Winklera? Tak, odpowiedział głos czy mam poprosić. I nie czekając na odpowiedź, głos zawołał Do ciebie, jakaś pani. Alicja szybko odłożyła słuchawkę, odsunęła aparat. Poprawiła kołnierz sukni i otworzyła następną teczkę z aktami. Aha! Sprawa Fabiana i Marianny, małżonków jaczków, o kradzież weksli. Ciemno już było i trzeba było zapalić lampę.